Witamy wszystkich jagodowych, a dokładnie borówkowych producentów. Dzisiaj gościmy na naszej plantacji partnera firmy BSF. Dzień dobry, Przemek Ostrzewski. Miło mi z Państwem się spotkać. Pan Przemek nieprzypadkowo z nami jest tutaj na plantacji borówki. Jesteśmy w tej chwili w kwaterze borówkowej Faktory. Jak widać za nami odmiana Last Call, pełnia kwitnienia. Może deczko już po pełni kwitnienia, ale co najmniej jeszcze będą kwitły 10 dni około, nawet pewnie do 2 tygodni będzie się to kończyło. Tydzień temu u nas na Lubelszczyźnie skończył się okres deszczowej pogody. No i cóż, chyba dalej trzeba prowadzić ochronę w takim przypadku, na późnych odmianach w pełni kwitnienia. Tak, zdecydowanie. Co prawda pogoda się poprawiła i teraz przed nami pewnie kilka dni stosunkowo suchych, natomiast to jakby nie powinno uśpić naszej czujności, jeśli chodzi o ochronę przeciwko najgroźniejszej chorobie, jeśli chodzi o borówkę i tutaj o owoce, o zdrowe owoce, czyli szarej pleśni. Wcześniejszy okres dość trudny do ochrony, bo dużo deszczy, temperatury niezbyt sprzyjające i trzeba było sięgać faktycznie w tym okresie kwitnieniowym, bardzo newralgicznym dla zwalczania szarej pleśni, po rozwiązania możliwie najlepsze dostępne na rynku. Tych rozwiązań jest kilka. Jest kilka grup chemicznych, które można użyć przeciwko szarej pleśni. Jest kilka produktów, które na pewno się wyróżniają. Jeśli chodzi o firmę BASF, my oferujemy producentom borówki dwa produkty chemiczne. Jeden to jest Scala, drugi to jest Signum. I to są właśnie produkty, które warto użyć w okresie okołokwitnieniowym, gdyż są to jedne z takich najbardziej skutecznych produktów na szarą pleśń. Patrząc na program, jak to wyglądało tutaj na tej plantacji, zaczynaliśmy na początku kwitnienia od Signum w dawce 1,5 kg, następnie na pełnię kwitnienia takie uderzenie interwencyjne czyszczące, żeby nie było mowy o infekcji szarą pleśnią, produktem Scala w dawce 2 litrów. Na końcówkę kwitnienia będzie jeszcze raz zrobiony Signum. Właściwie w tym momencie już jesteśmy po tym zabiegu na tej odmianie, gdzie jest właśnie końcówka kwitnienia. I następnie przejdziemy do ochrony produktem biologicznym. Z tym jednak, że produkt biologiczny, który mamy do dyspozycji, chcielibyśmy Państwu go również polecić. Jest to produkt Serifel, zarejestrowany do ochrony przed szarą pleśnią borówki amerykańskiej pod osłonami. My co prawda pracujemy nad tym, by ten produkt można było stosować w uprawach polowych. Myślę, że to się w niedługim czasie powinno udać. Natomiast dlaczego Serifel? Dlatego, że szanowni Państwo, przed szarą pleśnią trzeba chronić również w dalszym ciągu sezonu. Jeżeli mamy uprawy właśnie pod osłonami, borówkę pod osłonami, to polecamy to rozwiązanie. Co to jest? Może jak działa, kilka słów wyjaśnię. Produkt Serifel jest oparty na bakteriach Bacillus amylolecofaciens. Są to bakterie szczepu MBI-600. One działają w ten sposób, iż po aplikacji, w momencie namnażania, wydzielają dwie substancje, surfaktynę i turynę, które działają antagonistycznie na komórki grzyba. Nie pozwalają kiełkować szarej pleśni, nie pozwalają rozwijać się grzybni. W ten sposób zabezpieczają plantację bardzo skutecznie. Co nam to daje? Dobrą ochronę. Daje nam zero pozostałości, jeśli chodzi o stosowanie właśnie w tym drugim etapie ochrony po środkach ochrony roślin. Daje czysty owoc, daje owoc, który jest naprawdę bardzo wysokiej jakości. Także na pewno będzie to ciekawe jakby do uzupełniania ochrony tej takiej blisko zbioru i
śródzbiorczej, czyli już w momencie, kiedy się zbiory rozpoczną. Często producenci zadają pytania, no, jaki produkt użyć, czym można to zrobić, no więc tutaj w uprawach pod osłonami jest to rozwiązanie już gotowe, już będzie można używać produktu Serifel. Może być zastosowany na dzień przed planowanym zbiorem, praktycznie można powiedzieć o braku karencji, no ale zalecenie jest, by było to dzień przed zbiorem. Dawkujemy go 0,5 kg na hektar. Bardzo obiecujące efekty z obecnej praktyki, jaką z doświadczeń, które czynimy, wychodzą, więc myślę, jest to ciekawe rozwiązanie. Natomiast no, patrząc tutaj na tą plantację, musimy pamiętać, że końcówka kwitnienia to nie jest jednak jeszcze koniec ochrony. I tak naprawdę ta ochrona w dalszym ciągu musi trwać. I tutaj wybierając produkty, jeżeli mieliśmy już w programie produkt Scala czy produkt Signum, owszem, możemy je użyć drugi raz, bo tak, jeden i drugi produkt właściwie możemy użyć dwukrotnie i tak też polecamy. Natomiast pamiętajmy, drodzy Państwo, żeby jednak te produkty w rotacji z innymi produktami o innym mechanizmie działania, z innych grup chemicznych. Jest kilka takich produktów, można je użyć również tutaj w ramach projektu Borówkowe Faktory, te produkty są pokazywane i warto właśnie zwracać uwagę, jeżeli mieliśmy Signum na bazie boskalidu i piraklostrobiny, czyli grupa SDH i strobiluryna, to warto sięgnąć właśnie może po produkt anilinopyrimidynowy, jak jest na przykład Scala, bądź produkt konkurencyjny, który też jest oparty na tej grupie chemicznej. I no niestety tutaj musimy zwracać na tą ochronę w dalszym ciągu. Warto pamiętać o produktach typu Signum czy Scala, gdzie tam też karencja jest krótka, 3-7 dni, więc można ten program ułożyć tak, żeby on był po prostu skuteczny. Tak, tu jest bardzo istotna informacja o tej 3-dniowej karencji Signum. To jest bardzo wygodne w takim okresie, kiedy pogoda nam się wali w ogóle i mamy bardzo sprzyjające warunki do infekcji, tak, jeszcze w okresie tak. Tuż przed zbiorem albo między zbiorami, jeśli mamy szansę zachowania karencji, możemy z niego skorzystać. Dokładnie. Jeżeli warunki znowuż jakby na powrót wrócą do bardzo takiej łatwe do infekcji, czyli zwiększona wilgotność, obniżenie nieco temperatury, bo szara pleś lubi niższą temperaturę, no wtedy faktycznie blisko już tych potencjalnych zbiorów no jest szansa wykorzystania tego produktu i skutecznie ochronienia plantacji. Co więcej, to jest też taki aspekt, jeśli chodzi później o tą kwestię logistyki, czyli produkt, owoc zebraliśmy, no i trzeba go schłodzić, trzeba go przygotować do transportu. No więc akurat tutaj wykorzystując przykładowy Signum, gdzie jest to produkt, który również bardzo poprawia te zdolności przechowalnicze. To mamy bardzo dobrze przetestowane w przypadku truskawek, ale również w borówce jest podobny efekt. Ja bym tu jeszcze wrócił do Serifela i do tych późnych odmian, przy której akurat jesteśmy. Tu jest Last Call, z drugiej strony mojej jest Liberty. Ten okres po kwitnieniu do zbiorów jest tutaj dłuższy niż przy standardowych odmianach, bo to zbiory będą gdzieś połowa sierpnia, nawet pewnie jeszcze trochę później, więc okres mamy bardzo długi. Tak. I jeśli mówimy o produkcji tunelowej w tym okresie właśnie jesiennym, kiedy wilgoci jest dużo, kiedy już zaczyna się pogoda deszczowa i pomimo tego, że produkcja jest tunelowa, to wymaga jednak zabezpieczenia właśnie w tym okresie zbioru, tuż przed zbiorem i tym długim okresie pokwitnieniowym. I tutaj właśnie preparaty biologiczne typu Serifel będą, myślę, bardzo dobrze lokowały się. Tak, to jest właśnie ważny aspekt tego czasu działania, czasu potrzebnej ochrony, ale również skutecznego działania preparatów biologicznych, takim jak jest na przykład Serifel. Ponieważ
to nie są produkty działające jak konwencjonalne fungicydy, właśnie jak Signum czy Scan, że aplikujemy, on działa tu i teraz, działa 10-14 dni i właściwie na tyle możemy liczyć i później musimy powtarzać. Tutaj, jeżeli chodzi o Serifel, jest też bardzo ważnym aspektem, by produkt był zaaplikowany no, nie mniej na przykład niż dwa razy, bo po aplikacji dochodzi do namnażania bakterii, które mają chronić właśnie przed atakiem szarej pleśni. I ten efekt namnażania, on też potrzebuje pewnych godzin, kilku godzin, żeby bakterie się namnożyły. I jeżeli patrzymy na częstotliwość stosowania, no to w przypadku Serifela no, optymalnie jest zrobić to co 5, co 7 dni, żeby było ta ciągłość ochrony. Co ważne, Serifela w okresie wegetacyjnym możemy użyć 6 razy. No więc jest ten jakby ta ciągłość pewna użycia nie powoduje zagrożenia, nie wiem, słabszego działania, tylko wprost przeciwnie, tylko właśnie lepszego, mocniejszego działania i więcej bakterii, bacillus, Amyloleuco faciens, które właśnie będą aktywnie tą tarczą ochronną przed Botrytis cinerea. Produkt Signum faktycznie mamy już od kilku lat i to już jest, można powiedzieć, standard rynkowy o takim dużej rozpoznawalności, o dużym użyciu również i właściwie w każdym programie przynajmniej jeden zabieg Signum się znajduje. Natomiast ja jeszcze pozwolę sobie na dwa słowa a propos produktu Scala. Scala jest następcą produktu Mytos. Mytos wcześniej nie miał rejestracji w uprawach borówki. Od 2021 roku, w którym wprowadziliśmy produkt Scala w nowej formulacji na bazie pirymetanilu, który właśnie był również wcześniej w Mytosie, zyskaliśmy możliwość używania także w ochronie borówki, wcześniej w ochronie maliny już tą możliwość mieliśmy. Jeśli chodzi o samą skalę, zwrócę tylko uwagę, by pamiętać o tym, iż produkt należy stosować w temperaturze do 20 stopni. Mamy lato, no dobra, jeszcze wiosna, ale lato jest przed nami. I generalnie trzeba o tym pamiętać, jeżeli Signum nie ma tej wrażliwości na temperaturę praktycznie, to tutaj przy wjeździe w pole z preparatem Scala, pamiętajmy o tym, żeby to zrobić w temperaturze poniżej, do 20 stopni Celsjusza. To jest taka dobra praktyka rolnicza przy tym produkcie i wtedy będziemy mogli liczyć na bardzo, bardzo dobrą aktywność przeciwko szarej pleśni. Dlatego jest to dobre rozwiązanie, kiedy w czasie kwietnia mamy okresy chłodu, w maju. Tak, są te momenty, takie tak. Mieliśmy właśnie tydzień, dwa tygodnie temu, gdzie faktycznie skala się no, bardzo świetnie wpisywała w program, gdzie można było właśnie zastosować, bo te temperatury faktycznie schodziły poniżej 10 stopni. Tak było.